Dzień dobry, witam was serdecznie w kolejnym odcinku. Tadam! W końcu nagrywam GoPro, więc jakoś powinna być lepsza. Przepraszam, no niestety za każdym razem zapominałam tego GoPro naładować, teraz już naładowany. I co, proszę państwa, Kanada nie zgubiła podku, więc jesteśmy happy. W ostatnim filmie puściłam ją z tych ochraniaczach, tych kaloszka ze schadrona, nie? A tak. Super. No, na drugi dzień przyjechałam, a te kaloszki wyglądały, no to już nie był kolor gold vintage, nie złoty, tylko to był taki, wiecie, brudny z bagien kolor wyszedł. Ja sobie myślę, matko, i ty na koniu. Ściągnęłam i tamte kaloszki dałam do prania od razu, masakra. Nowe kaloszki ze skadrona, nie no, ja tylko jest, mam takie łupie pozy. No i ubrałam je z powrotem te. Whitbear, co ty tam robisz? Jaki głupek się tam drapie, wszystko co się da. Tak, koniuty też. No widzicie, że te są totalnie za małe, nie? Nie zakrywają, aczkolwiek nie ściągnęła sobie tych podków, to znaczy, że nie zahacza. Może dzięki temu, że właśnie ma tak skrócone mega. Chociaż no nie widzę, żeby tutaj zahaczyła o te podkowe. Pokaż koniu, jak wygląda twoja podkowa w środku. Taki obcasik normalnie. Ale masz tutaj grubo, jak nie wiem. Trzeba będzie to wszystko wyszczotkować. I dzisiaj w ogóle planuję, Hakamadzie, zrobić fryzurę z TikToka, z Instagrama. Na Instagramie mi się fajna taka fryzura wyświetliła. Koreczki, jak zrobić koreczki dla długiej grzywy dla konia. Konie, przecież ty wolisz tamtą, no ale dobra, nieważne. Więc sobie bliżę. Patrzcie, co ten gnom robi. What? Chyba ci coś się pomyliło, Wilber. No i teraz już możesz się podrapać. Aha, znalazł lepszy pomysł. Super, super. No, więc będziemy robić Hakamadzie koreczki dla długiej grzywy, dla bardzo długiej grzywy w sumie. No. Mam dzisiaj fajny komplet żółty nasz, a tutaj się gdzieś zraniła już, kurde. Fajnie, trzeba będzie popsikać. Tak się zdarza właśnie. Tutaj coś chyba Wilber ją tygował i tu muchy siadają na to. No nieważne. Także dzisiaj taki luźniutki dzień. Nie Wilbuś. Miałam pojechać sobie w teren, aczkolwiek, no nie wiem. Może wsiądę po prostu tak tutaj na łyżżalnię i sprawdzimy, jak Kamada chodzi w tych podkowach pod jeźdźcem. Bo myślę, że genialnie, ogólnie ona, kurczę, jak ją z asfaltu tutaj prowadziłam, tutaj na dół konie, to tak kłusem leci. I wiecie, to nie był taki kłus, taki, tylko taki chłop, nie? I tak nogę normalnie tą przednią, dwie przednie tak dawała, wiecie, aż za nas to wcześniej tak nie dawała. No, widać, że jest jej wygodnie. To w ogóle nie powiedziała, ale może powiedziałam w filmie, że ona ma jeszcze wkładki kątowe, dlatego to się tak wydaje, że te kopyto jest takie, wiecie, jak na obcasach. No ale jej się bardzo, bardzo, bardzo wygodnie chodzi. Także polecamy podkowy duplo, plastikowe. Dobra, już nic nie mówię. Wilber, co ty robisz? Dziecko moje drogie, co ty robisz? Co ty robisz, dziecko? Dziecko trzeba też wziąć, cokolwiek, żeby dziecko ruszyło. Czy ty jesteś taki sposób? Aha, nie, ty musisz się napić i trzepać pewnie. Wilber, co dzisiaj robimy? A ja mam pomysł, ej, na odcinek. Dzisiaj Wilbusiowi założymy siodło. Co ty na to, Wilber? O, on zadowolony, bo go teraz tutaj smyram. Dobra, Wilbuś, to dzisiaj będziesz miał pierwszy raz na grzbiecie siodło. Co ty na to? No i gitara, no i super. W sumie Hakamadzie pierwszy raz siodło też zakładałam w wieku 2 lat. Wtedy Sejmoka mi użyczyła te siodło westernowe. Dziś filmik wam się tutaj wyświetli, karta, to wpadajcie. To pierwszy raz Hakamada miała wtedy siodło i wrażenia na jej w ogóle nie zrobiło. No więc w sumie dzisiaj sprawdzili na Wilberze, bo on i tak miałam go wziąć, żeby trochę pochodził, poćwiczyć z nim. Wilber. Aha, no dobra, tam możesz się zedrapać, dupę. To nie rozwalisz. No więc fajnie, no. Także ja w trakcie wymyślam różne ćwiczenia, jak przyjeżdżam do stajni dla koni. No i tak to wygląda, nie? No, ale po koniowie najpierw fryzurkę zrobimy. Najpierw fryzurkę, haki zrobimy. Tak. Najpierw hakamadę weźmiemy.
Ja potem Wilbera. Ojejku. Jaki ziewak. Dobrze, ziewaku, ty. Ty wstałeś chyba dopiero co. Hm? Wstałeś? Ono wstał, ojejku. Czy ty coś widzisz? No widzisz, bo tak to byś nie przyszedł. Ty. Super, lizawka, no. O, tak, super. Ojejku, no. Wilber, czy byś zrobił rekord ziewania jak haki? No, właśnie widzę. Kochani, dostałam kolejną paczuszkę od fanek. Dobrze powiedziałam chyba. Bo już przeczytałam liścik, ale chcę właśnie, żeby to się znalazło w filmie, bo tak jak mówiłam, że każde paczki dla was, w sensie ode mnie, co? Od was dla mnie będę odpakowywać na filmie. Stwierdziłam, że będę właśnie tak pojedynczo wrzucać pomiędzy jakieś tam fragmenty filmu, które na dany dzień wrzucam. Więc odpakowujemy sobie paczuszkę. Tak się prezentuje cudownie. I mamy też oczywiście Wilbusia. Wilbuś tutaj jak krowa wyszedł, aczkolwiek no on jest taką krową, nie? Więc można to podkreślić, że to jest Wilber. I Hakusa oczywiście. Mamy liścik, który się zaskoczyłam się pozytywnie tym liścikiem. Wam go teraz przeczytam. Jeszcze tutaj te wszystkie rzeczy, co mam, jakieś niespodzianki nie odpakowałam, bo właśnie dopiero teraz zaczęłam nagrywać. Także uwaga. Kochana Bevi, nazywamy się, dlatego powiedziałam od fanek, nazywamy się Ewa, 12 lat, Jola, 21 lat. Ty co ja? Tyle co ja masz, Ola. Dobra, tak jak ty mieszkamy w górach w Beskidzie Śląskiej. Szanuję, szanuję, góry to życie, fajnie. Uwielbiamy oglądać twoje filmy i bardzo doceniamy twoje zaangażowanie oraz pracę. My także kochamy zwierzęta, w szczególności konie. Proszę nie zmieniaj się, bądź taka jak ty jesteś, uśmiechnięta, pracowita, mądra i przepełniona miłością dla swoich zwierzęcych przyjaciół. No to jest naprawdę miło, dziękuję bardzo. Przygotowałyśmy dla ciebie kilka paczuszek z niespodziankami. Ewa, Ola. Pozdrawiam Ewę i Olę. Bardzo pięknie napisane. Pewnie to ty, Ola, pisałaś, ale chyba, że się mylę, Ewa pisała, nie wiem, nie wiem. Ale przepiękne, przepiękne pismo, naprawdę. Dobra, co my tutaj mamy? Naklejki. Naklejki. Ej, akurat sobie przykleję te naklejki na komputer, bo ja sobie na kompa przyklejam naklejki różne takie. Dobra, mamy naklejeczki. Tutaj mamy w ogóle na urodziny. Poczekajcie, ja miałam urodziny, Hakamada miała urodziny i Wilber już miał urodziny. Więc dopiero za rok to wykorzystam. Kurczę. Ciekawe to, czy to będzie działać jeszcze za rok. No wiecie, to są takie fajerwerki, co się na to daje, nie? I ten zapala się i to tak. Cudo. Fajne, dziękuję. Oczywiście tutaj mamy słodycze jakieś, tutaj się wkazuje, bo nie będę je reklamować. Bardzo mnie ciekawi o to, to coś. No coś podejrzewam, że coś tutaj jest. Przepraszam bardzo, ale oczywiście mój telefon mi przestrzeństwa i już odpakowałam ten prezent. I moja reakcja to była, tak, może powtórzę tą reakcję, ona będzie trochę udawana. Ale kurde, przestał mi nagrywać, ja się nie skapam, że mi przestał nagrywać telefon. Dobra. Uwaga, i co było w tym? Jejku, jaki super! Dziękuję bardzo. Mamy konika z kolekty, który bardzo przypomina Dakotę. Ona też była karosrokata. Spójrzcie. Te szczoty w ogóle, nie? Super, pięknie. Podejrzewam, że to jest chyba jeszcze źrebak, bo ma taką piękną grzywę. Ale no, mega, 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 podoba mi się. No więc mamy Dakotę i śmiałam się właśnie jeszcze, że to dla Simonki powinno być. Aczkolwiek fajnie, wyląduje na mojej półce tam, gdzie mam resztę koników. No i właśnie zaczęłam odpakowywać właśnie dziwne coś. I na początku myślałam, że to jest ołówek, ale no patrzcie, dalej odpakowuję. I tu jest jakaś lalka. Aaa, Wisła, ojeju. Gdzie wy przy Wiśle mieszkacie? Albo to jakaś pamiątka. Okej. Okay. Ołówek, jest, zgadzam. Yes. Mamy ołówek, żeby nie było, widzicie? Można to nastrugać i mamy fajny ołówek. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za paczuszkę jeszcze raz. I zapraszam do oglądania w dalszej części odcinka. To założyłam w ogóle kask i GoPro, bo no, zapomniałam mocowania GoPro, takiego na głowę, więc będę w kasku. Nice. Co tutaj widzicie? Mamy taką nowość. Hakamady ostatnio tym myłam. To jest takie bardzo fajne z F-Fola. To jest takie bardzo... Ja i moje tłumaczenie, najsik. No wiecie o co chodzi. Tutaj się odkręca, nie? Wlewacie sobie szampon, dodajecie wody, tutaj mieszacie, powstaje wam się piana taka. I cyk na konia i tutaj się wylewa do tej gąbki i cały czas właśnie ta gąbka fajnie pieni ten szampon. No i te szczoty właśnie posługują do tego, żeby ten kurz, brud dokładnie zmyć z sierści konia, więc polecam, no to po prostu jak zobaczyłam, że to weszło na sklepie Bergo, możecie takie coś kupić, no to od razu chciałam kupić, od razu, bo ja uwielbiam myć konie, zresztą zobaczcie, wszystko jest tutaj do mycia dla koni. No ale dzisiaj robimy na kamadzie koreczki, nie wiem czy będą potrzebne gumki, nie pamiętam, chyba nie, na samym końcu, dobra, weźmiemy, było jeszcze, no jest, tylko chyba zastygło, o! Co tu się dzieje z tym? What? Że szczotkę wysikamy. Nie mam pojęcia, kamada. O, zrobię sobie tu półkę. Więc życie zaczniesz gryźć i to spadnie, aczkolwiek ok. Będzie tak, że sobie tu oddzielimy najpierw, nie? Tak ładnie. O, no i super. Jakoś się tam rozczesuje. Muszę uważać tutaj na tą ranę, chociaż ona już zastygła, w sensie zrobił się strupek to. Git, git. Pamiętam, jak komanda się przewróciła na pastwisku, bo szalała z begonią kiedyś tam. I tutaj sobie normalnie rozcięła, nie pamiętam, tu gdzieś sobie rozcięła na zadzie tak mocno po prostu aż do mięsa, o kurde, ciężko o tym mówić. Ja dzwoniłam od razu do pana weterynarza, bo akurat on był, przyjechał i mówi: no to nie będzie do zszycia, także dam ci tutaj spray, psikaj codziennie i to się zagoi, nie? Ja byłam w szoku, bo naprawdę myślałam, że to jest rana do szycia, taka duża, otwarta. No ale miałam psikać i tyle, nie? I akurat normalnie mogła na pastwisko wrócić z tą raną. I to się naprawdę na drugi dzień fajnie już zaczęło goić z takim sprayem tym niebieskim. No i taka historia krótka. Także nawet już chyba tej blizny nie ma, nie? Zrobię sobie taką warstwę i robimy normalnego warkocza, którego trzeba mocno zacisnąć, żeby się nie rozplątał. Okej. Okay. Wezwiem kilka sposobów i ten trwalszy jest, jak zawiązuje się gumką tu jeszcze na koniec. Ale ja zrobię tym mniej trwalszym. Bo tak mi się zdaje, że po to jak zawinę tego, to będzie tą gumkę widać. To nie będzie takiego efektu. O, i teraz robicie tak, cyk. Tutaj robicie sobie dziurę, nie? I teraz przez tą dziurę cyk, nie? O, coś takiego, nie? Widzicie to? Widzicie to? Nie wiem, czy to tak ma być idealnie, ale okej. Okay. I teraz znowu robicie cyk na 3, łącznie z tym tutaj warkoczem i robicie cyk, nie? O, coś się rozwalił ten koreczek. Tutaj widzę, że nie będą koreczki, tylko jakieś dziwna autorska metoda moja powstanie zamiast tych koreczków, bo nie wiem, co tu się stało. Dobra, nieważne, lecimy dalej. Może to się, ale... Pomysł jest dobry, zamysł jest dobry, ciekawe czy to wyjdzie na kamadzie grzywie, bo ona ma strasznie długą, nie? Okej. Okay. Teraz robimy tak. Dobrze, a kamada, ty śpisz, jejku, jak ja się cieszę. Tak. No i kurde, jest git, ej! Ej, gitufa, Hakamada. Zobacz, jakie to fajne jest. Kochani, co jak co, ale takiego efektu to ja się nie spodziewałam. Patrzcie. Jak to super wygląda, ej. Tutaj na końcu musiałam dać gumkę niestety, no i to już gorzej wygląda. Aczkolwiek no, dalej tutaj lata ten
kurczę, gdzie to jest? Trzeba to zabić, masakra. Lata, kurczę, tutaj jakiś normalnie, no nie wiem, jak szerszeń nawet. Takie wielkie to bydle. Bo to na pszczołę to nie wygląda, nie? Nakłada się w kurza ciągle. Aki, pokaż się. Zobacz, nawet jej na grzywce zrobiłam. No super! No super, jak on wygląda, no super. Zrób szmajla, pokaż, się cieszysz. Pokaż, się cieszysz. Nie, nie cieszy się koń? No weź ty. Weź ty, no. Nie bądź taka. Dobra, Haki. To co? Ubieramy cię, tak? Ubieramy cię? Okej. Okay. Ubieramy hakamadę śpiącą. Jajku, jak ty pięknie wyglądasz. Teraz normalnie jak koń skokowy. Zobaczymy, jak ci ubiorę pełen zestaw, to jak będziesz wyglądać. No i teraz wyglądasz jak koń do skoków w konkursie luzem, nie? Haki. No to już, gdzie masz korytarz? Na zawody jedziesz. Ja podejrzewam, że ona by skoczyła z 1,30 m na pewno. 40, no myślę, że by skoczyła. Jakby miała chęć, dużo energii, to ja myślę, że ona da radę. No, mega potencjał, nie? Czemu ty śpisz? Powiedz mi, za każdym razem jak nagrywam, a Kamada śpi. No to świetnie, koniu. Super. Ale zakładam ci wędzidło. Uwaga. No weź tutaj ten. No weź otwórz mi. No. Ej, by nie otworzyłaś mi. O, super, no. Ale otwórz. Super, koń. Tak, dziękuję. Dziękuję. Koń mi otworzył. Dziękować. No i teraz fajnie ogłowie można założyć, bo wcześniej zawsze mi się tutaj pląta. Pląta te ogłowie i tak grzywa. A teraz jest super. No już widzicie reakcję akwarium na wędzidło, nie? Ona już ma totalnie gdzieś to. Czy nie wiem, czy nie jest za mocno. Nie jest chyba za mocno. Podpięte. Jest chyba idealnie, nawet jest trochę luz. Okej, okay, niech będzie. Tutaj zawsze daję maksymalnie jak się da, jak można, czyli trzy palce aż. Tutaj cała pięść, wiadomo, że to nie ma uciskać, tylko po prostu podtrzymywać. I tyle. Wędzidełko równo jest. Tak to wygląda. O kurde, koniu, czy ty... Jezu, matko jedyna, łybę, co ty zrobiłeś? Jak się wystraszyłam, że on mnie tutaj zaraz, nie wiem, co zrobi. Co ty zrobiłeś? Jak charknął. Słyszałaś, tak, Mada? Ja nie wiem, co sobie tutaj robicie dzisiaj. O, właśnie, i nie podepnę je właśnie do wędzidła, tylko widzicie, tutaj są fajne kółka na tym ogłowiu. Ja już to wcześniej przewidziałam. Jak patrzyłam na te ogłowie, to sobie myślę, o, fajnie, będę mogła też jako bezwędzidłówkę używać tego ogłowia. Bo można tak naprawdę tu przypiąć. I cyk, i macie bezwędzidłowe, nie? No a tu Hakamada będzie miała wędzidło, to sobie będzie po prostu mamlała, czy nie będzie mamlała, jak będzie chciała. No to super, jeszcze ten na czółek, jak fajnie jakby był, kurczę, z jakimiś diamencikami, nie? Ale uwaga, uwaga! Finalnie Haki prezentuje się następująco. No i ten Wilber, zasłonił Wilbera. Haki, no powiem ci, że... Bo wyglądasz jak koń sportowy. Szkoda, że aparatu nie wzięłam, naprawdę. Patrzcie. Nie no, te koreczki to mega. Słuchajcie, ja zdejmę te ogłowie, ten kanter jej. O, bo ona i tak śpi, to będzie stała. A ja zaprezentuję. Nie, 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 nie. Ja powiedziałam, żebyś stała, to stój. Czekaj, Wilber. Pięknie, super. A weź uszy do przodu, daj. Uszy do przodu. No nie da do przodu uszów. A tutaj nie ma miejsca, żeby tak to. Nie. Pięknie wyglądasz. Dobra, co, Haki, testujemy? Idziemy tu się przyjać na lożowniku.
Ja jestem mega ciekawa naprawdę, jakie to będzie uczucie, że ona naprawdę tak wyżej w sumie ma te nogi tutaj teraz przednie, bo jakieś 3 cm w górę. No to jednak jest różnica. Zobaczymy, zobaczymy. Dobra. Chodź, haki. Wow. Ale fajnie tak po dłuższym czasie wsiąść z powrotem na grzbiet haki. No powiem wam, że jest wyżej. No wiadomo, te 3 cm, ale jest wyżej. Jakoś tak mam wrażenie, że to siodło lepiej leży teraz. Bo ona ma ten kłąb prawie równo już z zadem. Bo jak nie wiecie, czy nie wiecie, no haki ma wyżej zad. I też dlatego siodło jej się naprzód, że tak to ujmę. Super koń! Przesuwa. Tak. A teraz mam wrażenie, że to siodło fajnie w równowadze leży. Kurczę. No zobaczymy, jak to będzie. Ale patrzcie, jak ona zasuwa, nie? No dopiero co się obudziła i już zasuwa. Po tych kamieniach ten, jak wcześniej, to ona w ogóle nie chciała. A teraz normalnie, patrzcie, ciśnie. Weźmiemy sobie na kontakt ją bardziej. Kurde, nie mogę się doczekać już treningów z trenerem, bo to naprawdę będzie kozak. Bo tak to jeździmy sobie w tereny na haki. Haki? Znaczy nie, no my jeździmy sobie w tereny. Super koń. No a na ujeżdżali widzicie, co się tutaj zrobiło z tym lążownikiem i w ogóle masakra. To już w ogóle nie jest lążownik, tylko nie wiem, co to jest. Więc ja tutaj w ogóle nie tak naprawdę nie pracuję z końmi. Jedynie teraz na łąkach. Nie Wilber? Dobra, uwaga, teraz od dosiadu. Super! Brawo! O, sorry, nie lubisz klepania, zapomniałam. Tak zawsze je emocje ponoszą i... Dobra, teraz lecimy na pasażera. Koń wybiera, gdzie chce iść. A ja, że tak to ujmę, no po prostu na niej siedzę i nadaję tempo, nie? Idziemy z tempem, to z tempem. Jak ona chce skracać, to niech zrobi co chce, ale ma iść z tempem naprzód. Naprzód, w prawo, w lewo, no wiadomo, o co chodzi, nie? Uwaga, teraz tak. Dosiad. Dosiad. Nie reaguje, ale patrzcie, jak mam łaty wędzidłem. Jak coś, to nie mam wody na wędzidło, widzicie, nie? Mam na chrapniku wszczepione wodze. Uwaga. Super! No, to była akurat reakcja na wodze, ale okej. Okay. Super koń. Tak sobie ćwiczymy po prostu. Żeby bardziej od dosiadu mi tutaj ruszała, a nie jak najmniej wodzy, nie? Czasami sobie tak ćwiczę w terenie, jak jedziemy, że puszczam wodze wszystko. O, super, tak, tu koń chciał. Tu idziemy, okej. Okay. I uwaga, tutaj. Zadzik, zadzik, zadzik. Robimy slalom. Tak jest, wiem, że nie ma ułatwienia. Świetnie, super. Tak, robiliśmy slalom. Koń się nie połapał i ona chciała mi... Myślała, że ma zakłusować. Ale okej. Okay. I nadaje tylko tempo. Tempo jest kłus. Tempo kłus. Okej, okay, skróciłaś? Niech będzie. Ale czuję mega różnicę, jak ona chodzi. Tak jakoś swobodniej. Ja się boję, co to będzie, jak pójdziemy na łąkę gdzieś. Matko jedyna. To na mnie chyba wywiezie. Widocznie za małe koło. I ona leci z tą głową w górze. No tak nie będziemy koniu pracować. Ale patrzcie, jak memła. To wędzidło. A teraz przestała. Super koń. Zaraz Wilbera posadzimy w to siodło. Znaczy, ubierzemy w to siodło. Jestem ciekawa bardzo, jak on zareaguje. Myślę, że bez problemu. Na początku będzie miał takiego mindfucka, co ja mu założyłam. Ale raczej myślę, że pozytywnie. Super koń. I teraz chodźmy. O! Się wzdrygnął, że coś ma jednak. Uwaga, czy będzie dzikie rodeo, czy jednak będzie ok. Tam. Na razie chyba jest git. On przy hakaładzie jest taki odważny, proszę państwa. Super koń! Co ty masz na sobie? Padłam na ten pomysł jakieś pół godziny temu. Jesteś za? No ale ty już zapracowałaś, zazdrośniku jeden. Dobra, Wilbuś. Idź trochę, pochodzisz sobie w tym wstępie.
Dawaj. No, jak pamięta koń. Co to znaczy? Super. Niesamowity. Super koń. Bardzo fajnie. Drugą stronę. Tak jest. Nie, no nie mogę. Raptem miał 10 sesji na ląży. Taki, wiecie, że z odsyłaniem. I on już wie, o co chodzi, nie? Czajcie. Chociaż widzę, że jest spięty. Że jest spięty, bo... Hop! No jak chcesz, to proszę. No tak idziesz turbostępem, że ja nie wiem. Trochę jest spięty, bo jak, nie wiem, jak nad chrapami widzicie, jak on powietrze wciąga buzią. Buzią? No wiecie, tak napina, o. Taki dołek widzicie. I też po oczach można poznać. A Kamada, czwarty dzień z rzędu tam mszcza, nie? Masakra. Taki. Nie, idziemy. Nie, dawaj. Świetnie. Nie, no niesamowity jesteś, chodź. Super koń. On jest w szoku, słuchajcie. Nie, no hit sezonu. Czy ty wiesz, gdzie masz siodło? Moje kochanie. Daj turbo kucyk. A, i stop. Świetnie. Ty jesteś normalnie głupkiem. On już się tutaj napalał. Już się napalałeś, dobrze, przemyślałeś, to fajnie. Nie brykasz, więc znaczy, że zaakceptowałeś chyba, że coś ci tam stuka na tym grzbiecie. Ale się przesunęło mega. To jest kitu, no jak ty kłębu nie masz. Dlatego właśnie jest potrzebne podogonie w takiej sytuacji. Albo i też, co koniu? Na tylnik, o matko jedyna. Co tu się stało z tym czaprakiem? A, bo ja nie przełożyłam przez ten. No, przez te naszywki na popręg. No to nieźle. No dobra. Dobra, chodź, już cię nie męczę. Chodź. Widziałaś ty haki? Pierwszy raz siodłam na sobie, zobacz. A jego to nie rusza. No to chyba, kurde, bez problemu. No po prostu konie z nieba mi spadły. Nie? Super. Tylko jakbyś mógł 500 metrów od tych słupków, dobrze? Uważam sobie siodło, dobra? No to super. To zrozumieliśmy się. Okej. No, jak widać, akurat tam, gdzie popręg jest, mucha go gryzła. I widzicie, on jest naprawdę taki wygimnastykowany, że on nie potrzebuje żadnych drapaków. On potrzebuje jedynie swoich zębów i swojej szyi krótkiej, masywnej, która się rozciągnie nawet tutaj w to miejsce, do ogona. Naprawdę, on potrafi się tutaj podrapać. Nie wiem jak, nie pytajcie. On ma moc, naprawdę. Szkoda, że Akamada nie jest tak porozciągana. Haki, bierz przykład. Dobra, ja się, proszę Państwa, z wami pożegnam już. Tak, już cię wypuszczam, już, zaraz. Ja się z wami... Ale zostaw siodełko, no co? Ja się z wami pożegnam. Widzimy się w kolejnym odcineczku. Pamiętajcie o łapka w górę. No akurat tam cię swędziało, no. Mhm. No super koń. O, tam leci. Widzicie go? Na rogu, leci, teraz do mnie. Teraz przypysk Wilbera. I to na pewno nie jest pszczoła, to jest jakieś większe coś. No mówiłam. Ja nie kłamię.